Cześć, witam Was w kolejnym odcinku, gdzie odpowiadam na jedno z Waszych pytań. Swego czasu zdarzało mi się bywać na forach internetowych dotyczących ciąży, a może raczej dotyczących zajścia w ciąży. I to, co mnie najbardziej tam uderzyło, to pytania dziewczyn w stylu: hej, wczoraj uprawiałam seks ze swoim facetem, a dzisiaj rano mam mdłości, wydaje mi się, że jestem w ciąży, zrobiłam test ciążowy, ale on nic nie wykazał. Dlaczego o tym mówię? Ponieważ kilka dni temu dostałam maila z bardzo podobnym pytaniem. Dziewczyna pisze do mnie, że dzień wcześniej uprawiała seks ze swoim facetem. On niestety nie zdążył wyciągnąć przed końcem i wydaje się, że jest w ciąży. Zrobiła test ciążowy, ale on nic nie wykazał i pyta, czy zrobiła coś źle. Moje drogie, z lekcji biologii. Jeżeli wczoraj uprawiałyście seks, dzisiaj nie jesteście jeszcze w ciąży. To wszystko trwa trochę dłużej. Pamiętajcie, że plemniki mogą przeżyć do 72 godzin, a sama zapłodniona komórka jajowa musi jeszcze dotrzeć do macicy. Trwa to około 6-7 dni. W takim razie, kiedy najlepiej wykonać test ciążowy? Najlepiej zrobić go w dniu spodziewanej miesiączki. Jeżeli jej nie dostaniecie, kupujecie wtedy test ciążowy. Kup test. Dostaniesz go w każdej aptece lub Rossmanie. Wiem, że chciałabyś go zrobić od razu, ale poczekaj. Najlepiej zrobić test tuż po przebudzeniu, wtedy stężenie hormonu HCG w moczu jest największe. Gotowa? No to zaczynamy. Przeczytaj ulotkę. Gdyby wszyscy je czytali, to nikt nie robiłby testów następnego dnia po stosunku. Testy są różne. W jednym zbierasz mocz do pojemnika i zanurzasz go, w innym używasz pipetki, w jeszcze innym siusiasz bezpośrednio na końcówkę. Ja mam właśnie ten ostatni. Otwórz ostrożnie test i postępuj zgodnie z instrukcjami z ulotki. Po wszystkim odłóż go na równą powierzchnię. Wynik pojawi się w przeciągu 2-5 minut. Nastaw minutnik i czekaj. Gwarantuję Ci, że to będzie jedne z najdłuższych 5 minut w Twoim życiu. Nie próbuj się niczym zająć, bo i tak nie zapomnisz, że on tam leży. Okej, pora sprawdzić. Jeżeli pojawiła się jedna kreska, to prawdopodobnie nie jesteś w ciąży. Ale jeśli nie dostaniesz okresu w ciągu kilku dni, powtórz test. Być może poziom HCG był jeszcze za niski. Dwie kreski oznaczają ciążę. W tym przypadku należy umówić się na wizytę do ginekologa, który to potwierdzi i pokieruje dalej Twoją ciążą. Jeżeli test pokazuje, że jesteś w ciąży, a jesteś niepełnoletnia, powinnaś porozmawiać z rodzicami. Jeżeli boisz się porozmawiać z rodzicami, spróbuj porozmawiać z kimś dorosłym, jakąś zaufaną osobą. Może to być nauczyciel, pedagog w szkole, ktoś dorosły z rodziny. Możesz też zadzwonić pod jeden z numerów telefonów, które widzisz tutaj. Porozmawiasz tam z kompetentnymi osobami, które na pewno Ci pomogą i powiedzą, co robić dalej. To tyle na dzisiaj. Jeżeli macie jakieś pytania, to śmiało piszcie. Pod filmem macie mojego maila, możecie też pisać do mnie na Facebooku. Pamiętajcie o subskrybowaniu. Do zobaczenia niedługo, pa!